Cześć, dzisiaj pora pokazać, jak ściągamy warkoczyki syntetyczne. Sobie wezmę pierwszego lepszego. Któregoś, może on na przykład stąd tutaj. Obcinamy tam, gdzie kończą się włosy naturalne. W moim przypadku to jest aż tutaj. Odcinamy po prostu końcóweczkę, bierzemy coś ze szpikulcem. Może to być naprawdę cokolwiek z ostrym końcem. I rozplatamy. Możecie to robić paznokciami. Jednak takim szpikulcem moim zdaniem najszybciej. Bo nie trafiam, już nie widzę za blisko. Jednak jak się komuś ściąga, to inaczej. Zawsze może wam ktoś pomóc. Nie będę tego przyspieszać, bo chcę oczywiście pokazać w czasie rzeczywistym, jak to wygląda i co robimy chwilkę po ściągnięciu warkoczyka. Bo ważne jest, żeby każdy pojedynczy warkoczyk rozczesać. O, i tu mam ściągnięte. Tutaj oczywiście mamy falki. Sobie biorę grzebień i rozczesujemy każdą partię po kolei. Tutaj od skóry głowy będzie taki kołtun. O, proszę. To wszystko, co się tutaj nazbierało. I tak robimy całą głowę. Każdy warkoczyk pojedynczo. Nie ściągamy i nie rozczesujemy wszystkich naraz, tylko każdy pojedynczo. Jak już wszystkie będą tak ściągnięte, rozczesane, pojedynczo oczywiście, to myjemy włosy tak jak zwykle. Możecie umyć warkocze, Boże. Możecie umyć skórę głowy czymś mocniejszym, czymś po prostu, żeby faktycznie jej mocniej oczyścić. Później nie zapomnijcie o odżywce i pielęgnacji przeznaczonej do właśnie waszych włosów, czyli jeśli są niskoporowate, bla bla bla, to mogę oczywiście więcej o tym powiedzieć. Tutaj już się miałam tylko rozgadać na temat ściągania warkoczyków, bo to oczywiście jak zwykle. Więc jakby były jeszcze jakieś pytania, oczywiście jestem tutaj zawsze, żeby wam na wszystko odpowiedzieć.